Cześć, ostatnio pytałyście mnie, co jadam, że i co robię w ogóle, że tak szybko udało się wrócić do formy. Ja mam tutaj wstawię mniej więcej rzeczy, które ja jadam i tutaj wam wstawię przykładowe śniadanie. Głównie śniadania, bo wtedy robię fotki mniej więcej, żeby sobie wrzucać na storkę. A na obiad często jem zupki, na przykład ziemniaczki gotowane. Teraz głównie jem gotowane i mało tłuste rzeczy, ale na przykład też właśnie sobie często zjem i czasami sobie też pozwalam na jakieś słodkości, nie to, żebym wiecie, że nic takiego nie jadam. jadam też takie bardziej tłuczące rzeczy, ale przeważnie jadam lekko strawnie. No i znowu zaczęłam chodzić na bieżni. Zacznijmy od tego, że ja w ciąży też miałam dość sporą aktywność fizyczną, w szczególności na początku starałam się mimo wszystko, wiecie, ćwiczyć. No wiadomo, że to były lekkie treningi, też wszystko konsultowałam z ginekologiem, bo to różnie bywa. Nie w każdej ciąży będziecie mogły na przykład ćwiczyć i trzeba naprawdę konsultować, żeby się nic takiego, wiecie, nie stało. Oczywiście już później, już pod końcem praktycznie, to te treningi były bardzo lekkie, a później się ograniczyłam tylko do bieżni. Oczywiście tuż przed porodem zaczęłam chodzić po schodach. A w tym momencie wróciłam już na bieżnię. Wróciłam praktycznie od razu. Ale na początku tak jak się krótkie 15 minut chodziłam sobie zwykłym po prostu tempem. Teraz już chodzę szybciej i już chodzę to sobie te, wiecie, 5 km dziennie, już sobie mniej więcej pilnuję, żeby chodzić te 5. Niedawno chodziłam sobie te 4 km, ale byleby, wiecie, robić cokolwiek. No i teraz też wróciłam do jakichś lekkich treningów na posiadki. Niedługo zamierzam wrócić na siłownię. Póki co na razie, wiecie, jestem niecałe 4 tygodnie po porodzie, więc jeszcze nie mogę za bardzo się forsować. A ja wam pokażę mniej więcej, jak ja teraz wyglądam, że... Wyglądam tak. Brzuszek jeszcze trochę jest, ale nie jest duże. Wiecie, jeszcze ja nie mogę treningów na brzuszek robić. Jeszcze nie mogę robić treningów na brzuch. Ale już niedługo, więc się cieszę i wtedy będę sobie trenowała. Ja chodzę teraz też na endermologię, żeby ładnie napiąć skórę, bo wiecie, po porodzie ona jest trochę rozciągnięta, no wiadomo, ja też ważyłam dużo więcej, też spuchłam, wiecie, nabrałam wody, więc ta skóra na początku po porodzie nie jest taka, napięta. I pojawia się w ciąży bardzo cellulite. Ja bardzo wciąż starałam się to zniwelować i w ogóle walczyłam z nimi na wszelkie sposoby. No ale wiadomo, że mi się trochę nagromadziło, więc teraz chodzę sobie na tą endermologię, żeby pozbyć się tego cellulite'u i żeby ładnie napiąć skórę. A w tym momencie moje ciało wygląda... Jak widzicie, mieszczę się na razie w stare rozmiary, bo ta kiecka troszeczkę jest przykrótka, ale już się mieszczę w rozmiary. Na razie schudłam 10 kg, przytyłam 13,5 wciąż, więc nie jest źle, zostało mi kilka kilo do odrzucenia, a potem będę masować. Jak wrócę na siłownię, to zamierzam masować, bo chcę sobie wyrobić pośladki, niestety. Ale pośladki też opadają, jak się nie trenuje tak jak wcześniej, a ja bym chciała sobie rozbudować te pośladki, więc trzeba będzie trochę przemasować i dopiero później będzie redukcja i a na razie zrzucam wagę i później będę masować jak wrócę na siłownię.